Jest rozgrywek Polonijnej Ligi Siatkówki sponsorowane przez firmę Fakro, producenta okien dachowych. Odwiedź stronę fakrousa.com. W poprzednią sobotę zakończył się piąty sezon Polonijnej Ligi Siatkówki w Chicago. Bez większych problemów tytuł obronili zawodnicy zespołu Your Head Here. Spodziewano się, że drużyna Russian Bears sprawi większy opór ubiegłorocznym mistrzom. Tak się jednak nie stało i mecz zakończył się wynikiem 3-0. Oczekiwaliśmy większego oporu ze strony przeciwnika. Fajnie, że tak się skończyło w sumie, że w trzech setach. Dla nas przynajmniej fajnie. Może nie tak fajnie dla kibiców, którzy może oczekiwali więcej setów rozegranych. Ale my się cieszymy. 3-0, wygrana dla nas. Jesteśmy zadowoleni. Zaczęliśmy od 0-5 bodajże, ale w momencie, jak opanowaliśmy nerwy, uspokoiliśmy grę, wyrównaliśmy, potem zaczęliśmy zdobywać prowadzenie i to prowadzenie utrzymywaliśmy w każdej grze już do końca. Całe spotkanie toczyło się praktycznie pod dyktando Your Head Here. Dobra, mocna zagrywka, bardzo dobre przyjęcie oraz świetne ataki w wykonaniu m.in. najlepszego atakującego ligi, Przemka Chuchały, sprawiały wiele trudności przeciwnikom. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 w setach do 19, do 18 oraz do 15. Russian Bears jednak cieszą się z uczestnictwa w tych rozgrywkach i są bardzo zadowoleni z zajętego drugiego miejsca. Dzisiejszy mecz zagraliśmy troszeczkę słabo, mecz był troszeczkę nerwowy. Pierwszy set był dużo równy i tak punkt. Drużyna mała słabe przyjęcie. Oponenty nasze zagrali bardzo dobrze w zagrywkę. I chciałem od Russian Beer podziękować wszystkim kibicom, którzy przyszli w tym roku. I zawodnikom wszystko, był turniej super, dobra organizacja, takie było sportywne show, naprawdę. Ja pozdrawiam polską community. Rzeczywiście, finał i same tegoroczne rozgrywki mogły się podobać i przyciągają coraz większą rzeszę sympatyków siatkówki. Oprócz meczu były pokazy tańca, a na koniec rozdano nagrody dla najlepszych zawodników oraz wręczono medale zwycięskim drużynom. To już piąty sezon tych rozgrywek. Kolejne zapowiadają się równie ciekawie. Zapraszamy wszystkich na podsumowanie tych lat podczas balu 17 kwietnia. Do zobaczenia za rok.